Do meczu jeszcze trochę czasu, ale na trybunach już czuć wspierające napięcie. Zapraszamy na stadion RCD. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Jordi Alba. Busquets. A więc jednak gwizdek. Mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej. Można powiedzieć, że dumę Katalonii podrażniło aluminium. Jaka będzie jej reakcja? Coś czuję, że rywale mogą się boleśnie przekonać w kolejnych minutach. Raz się nie udało, może tym razem się uda. De Jong ma teraz piłkę. Strzela Lewandowski! Mamy gwizdek i sędzia wskazuje na 11 metr. Spójrzmy, czy będzie zaraz 1-0. Wyczuł teraz strzelca bramkarz, broni. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Sędzia wskazuje rzut wolny dla Barcelony. De Jong ma teraz piłkę. Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. Pacheco ze spokojem teraz. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Jest najlepszym strzelcem tego klubu, więc obrońcy muszą mieć na niego szczególne baczenie. Jeśli tylko zostawi mu się za dużo swobody, szybko pokaże, co potrafi. A przede wszystkim potrafi zdobywać gole. O tak, proszę Państwa, to jest wślizg, to rozumiem, świetny odbiór. Podanie dochodzi do Usmana Dembele. Próbuje szczęścia i piłkę ma Fernando Pacheco. De Jong. Podanie do Kundy. Piłka do Dembele. Bramkarz przerzuca teraz piłkę nad poprzeczką. Rewelacyjna obrona. Mają pomysł na krótkie rozegranie. Nie kombinuje, wrzuca. Mamy bramkę! Pierwszy gol tych derbów pada łupem ekipy gości. Ależ zrobiło się gorąco na stadionie. Co za wrzawa! Widzimy teraz dokładnie, jak to wyglądało. Najpierw rozegrali to krótko, potem świetnie podawał. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Barcelona prowadzi. Rywalom trudno będzie wrócić do gry. Usman Dembele, Sergio Busquets, Christensen, Busquets, Dembele dostaje piłkę, Robert Lewandowski prowadzi akcję, może zdecydować się na niebezpieczny rajd. Pacheco ze spokojem teraz. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę.
Pełna zgoda, popieram decyzję. Dobrze, teraz w obronie, mogło coś z tego być. Tak nie można, bardzo kiepskie zagranie. Jest coraz bliżej pola karnego. Taka okazja, przedarł się pod bramkę i tak to zepsuł. Będzie to sobie wyrzucał, taka sposobność może się szybko nie powtórzyć. Tymczasem pokpił to koncerto. Teraz aut dla Barcelony. Jordi Alba ma piłkę. Do Pedriego. Teraz strzał z dystansu. Nie, nie tym razem, ale coś czuję, że szybciej podwyższą ten wynik, niż pozwolą na wyrównanie. Mają inicjatywę, brakuje tylko celności. Nie musieli się teraz wysilać przy tym odbiorze. Faul, ale sędzia puszcza grę. Barcelona może kontynuować akcję. Strzela teraz! O, doskonała interwencja. Naprawdę, nie każdy by dał radę. Stawiają na krótkie rozegranie. Teraz centra do Lewandowskiego. Czy ktoś to porządnie wybije? I tyle. O tej akcji można zapomnieć. Naprawdę udana interwencja. Kunde z piłką. Sergio Busquets. Lewandowski ma teraz piłkę. Co to było za kiepskie podanie? Barca ładnie buduje akcję, są coraz bliżej bramki, ale zablokowany ten strzał. Piłkę dostaje De Jong. Ależ bomba! Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej. Naprawdę niewiele zabrakło, a podwoiliby prowadzenie. Tymczasem nadal to ledwie jeden gol różnicy. Rywalom pomogła tym razem konstrukcja bramki, ale w przyszłości muszą walczyć. I teraz Pedri. Nic z tego nie będzie, przechwyt. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Znajduje go piłka. Teraz uwaga. Ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Faul. Gwizdek. Wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. No i znowu są przy piłce. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Zaczynamy więc drugą połowę spotkania. Duma Katalonii na jednobramkowym prowadzeniu, ale to jeszcze o niczym nie przesądza. Piłką Robert Lewandowski. I teraz piłka w rękach bramkarza. Sędzia wskazuje rzut wolny dla Barcelony. A i niewiele tam zabrakło. Troszkę bliżej i powiększyliby przewagę. Tak, groźnie uderzył, zostawili mu trochę miejsca i musiał skorzystać z okazji. Espanyol do przodu, z tego może coś być.
De Jong. Przyjmuje Koundé. Sergi Roberto. Koundé z piłką. Kessié. Sergi Roberto. Obiecująca wrzutka. To nie było skuteczne wybicie. Andreas Christensen. Koundé z piłką. Sergi Roberto. O, i to był książkowy odbiór piłki. Chorągiewka w górze. To tyle po akcji. Szkoda. Akcja zapowiadała się ciekawie i bardzo niewiele zabrakło. Powrót ze spalonego był słuszny, tylko nastąpił zbyt późno. To skok do rywala i po akcji. No i zawodnicy Espanyolu na połowie rywala. Sędzia dostrzega to przewinienie, ale pozwala grać dalej. Ale akcja nie przyniosła niczego, więc sędzia wraca teraz do faulu. Będzie rzut wolny. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Lewandowski. Uderza Lewandowski. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Ależ teraz fatalnie z tego rzutu wolnego. Cóż, pora chyba wrócić do intensywnych treningów. Espanyol do przodu. Z tego może coś być. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Broni to Ter Stegen, choć trudno uwierzyć, że tam sięgnął. Ależ teraz zareagowali kibice. Proszę tylko posłuchać. Długo wyczekiwali tej szansy na wyrównanie. I już nic z tego rożnego nie będzie. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? I bez problemów teraz. Bramkarz łapie piłkę. De Jong. Lewandowski. Sergi Roberto. Budują tę akcję spokojnie. Poszukają swojej szansy. Barca ładnie buduje akcję. Są coraz bliżej bramki. Jedno celne podanie za drugim. Drużyna przeciwna na karuzeli. Na dobieg, górą, z wyczuciem. Ważna interwencja, tu mogła być bramka. Sergi Roberto. Sergi Roberto. Błąd, strata piłki. Ponownie są przy piłce. Czasu pozostało już niewiele. Kibice wstają z miejsc. Oni wierzą, że to może być ten moment. Może teraz uda się wyrównać.
Dobrze teraz Barcelona, do bramki niedaleko. No i to mogła być kolejna bramka. Dobry strzał, ale trochę zabrakło. Nie powiększyli przewagi, ale są na dobrej drodze. Kibice gospodarzy nie tracą nadziei. Jednobramkową stratę wciąż można odrobić i do tego właśnie mobilizują graczy. Czasu niewiele, więc chyba nie mają już niczego do stracenia. Pozostaje atakować, atakować i jeszcze raz atakować. Bo jeśli nie wykorzystają tak fantastycznego dopingu, to potem będą sobie pluli w brodę. Udało się utrzymać piłkę w boisku. Popatrzmy. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. I wychodzi piłka za boisko. Rozpoczną od bramki. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Christensen i Jordi Alba. Christensen. Spokojnie teraz wymieniają podania na własnej połowie. Ale trudno się dziwić. Czas gra na ich korzyść. Nie muszą się spieszyć. W ogóle nic nie muszą. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Uwaga, piłka za plecy obrońców. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Nieczysto zagrał teraz Jordi Alba. Tak, słuszna ta żółta kartka. To nie było dobre zagranie. Patrzę na zegarek. To już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. A więc koniec. Ten prestiżowy mecz wygrywa Barcelona. Przyzwoity mecz, po którym nagrodą za tę jedną bramkę strzeloną więcej będą 3 punkty w tabeli ligowej.